Stoi miód w odstojniku. Jak on będzie wyglądał w słoiku? Jak on będzie mi smakował, gdy go będę konsumował? Czy kromkę chleba ukrasi? Czy łaknienie zgasi? Jaką woń on wyda, gdy się go do herbaty da? Czy miodzik chorobę zaleczy, czy ciało okaleczy? No, jak się Wam podobają moje dyrdymały, no to oczekuję palucha w górę od każdej. No, domówcie sobie sami. A tak to wygląda. To wszystkie te szumowiny teraz wyjdą na wierzch. Mimo że sita miodne są bardzo drobniutkie, to jednak wszystkiego tych pian nie odbierą. Odstojnik. Odstojnik ma wysokość około 70 cm. Zrobiony z blachy kwasoodpornej, niemiecki. Na pierwszym miejscu jest blacha ze Stanów Zjednoczonych, druga niemiecka. A chińska to, co mamy miodarki z nich, kupujemy na dotację, no to marnie. To jest kominówka, ponoć. No jak on będzie w słoiku? Kolor taki zielonkowaty. I tak sobie postoi kilkanaście godzin, ładnie się odstojnik z płaszczem wodnym, widzicie? Podłączony do centralnego i można podgrzać miód, gdyby trzeba było rozpuścić. Sterownik na piecu i nie ma problemu z utrzymaniem temperatury. Jedyne takie urządzenie było w Układzie Warszawskim. A teraz może w Unii Europejskiej, w takiej małej produkcji miodu. Gdy koledzy pszczelarze palce lizali, to już odstojnikami standardowymi operowałem. O, bardzo dużo mnie to kosztowało. I szanowni Państwo, tak się prezentuje miód w odstojniku.